Janinka z sanatorium uderza w Tadeusza. Ostry odwet. W sanatorium miłości byli jedyną parą, która stworzyła związek. Tuż po emisji finału zaczęli obrzucać się oskarżeniami. Janina właśnie odpowiedziała na zarzuty Tadeusza. Sanatorium miłości, dlaczego Janina i Tadeusz się rozstali? Szósty sezon Sanatorium Miłości dobiegł końca. W finale nie brakowało łez i wzruszeń. Królem turnusu został Stanisław, a królową – Maria. W programie stworzyła się jednak tylko jedna para – Janina i Tadeusz. Na ekranie nie żałowali sobie czułości i wyznań. Czuję się taki spełniony i czuję, że ta miłość między nami się powiększa. Wyjeżdżamy razem i będziemy kontynuować zdobytą miłość, obiecywał Tadeusz. Warto było tu przyjechać. Dzisiaj się wszystko spełniło. Usłyszałam, że ktoś mnie kocha, że jestem ważna dla tej osoby. Patrząc w oczy Tadeusza, myślę, że to jest to, zapewniała wzruszona Janina. Jednak tuż po emisji finałowego odcinka wszystko się posypało. Okazało się, że para już nie jest razem. Dlaczego się rozstali? Teraz nie żałują sobie słów goryczy, wszystko zaczęło się od oskarżeń Tadeusza. Smutne szczegóły poniżej. Sanatorium miłości, Tadeusz mocno skrytykował Janinę. Tadeusz po emisji finałowego odcinka udzielił wywiadu portalowi Plejada. Zaczął wycofywać się z wypowiadanych w programie deklaracji i zapewniał, że od początku nie był pewien związku z Janiną. Człowiek jest już w takim wieku, że boi się podejmować pochopne decyzje. A Janina jest trochę niecierpliwa, fabularyzuje naszą przygodę w sanatorium i chciałaby jak najszybciej wejść w trwały związek. Ja nie jestem na to zdecydowany, mówił uczestnik programu. To nie wszystko. Mimochodem wspomniał o piciu alkoholu przez Gosię i Janinę. Sam nie piję alkoholu, nie palę papierosów i nie prowadzę rozrywkowego stylu życia, ale wiem, że Gosia i Janina siedziały sobie we dwie i drinkowały. A po alkoholu mogą dziać się różne rzeczy. Janinka też lubiła wypić drinka, ale Gosia na pewno więcej. Mieszkając razem, robiły sobie humorek, wyznał, jednocześnie zapewniając, że wciąż ma do Janiny duży szacunek. Najgorsze zarzuty Tadeusza wobec niedoszłej partnerki dotyczą jednak jej materializmu. Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość. Podczas krótkich wywiadów powiedziałem wprost, że mam wahania względem niej, bo nie wiem, czy jest zainteresowana moją osobą, czy może moją emeryturą, wypalił mężczyzna. Teraz Janina sama udzieliła mocnego wywiadu. Okazuje się, że przed tym, jak Tadeusz pojawił się w mediach, odbyli zadziwiającą rozmowę. Czy to ona sprowokowała go do takich wyznań? Szczegóły poniżej. Sanatorium miłości, Janina odpowiada na zarzuty Tadeusza. Janina w rozmowie z portalem Shownews potwierdziła, że się rozstali. Wspomniała, że Tadeusz świetnie zaczął, ale ona potrzebuje innego mężczyzny. Wciąż trzyma jednak kciuki za Tadeusza. Nie ma też do niego pretensji. Wyjawiła jednak, że zanim udzielił on wywiadu Plejadzie, zachował się w dziwaczny sposób.
Po finale programu zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu, że jestem bombardowana pytaniami o naszą relację i proponuję mu, że będę nazywać ją tylko przyjaźnią, z naciskiem na tylko. Bo tak czułam. Odpowiedział mi, że musimy to przedyskutować, jak przyjedzie do Warszawy i tak mnie z tym zostawił. Dzień później powiedział mi, że przyjaźń to dobre słowo, a potem ukazał się ten żenujący wywiad, w którym nazywa mnie materialistką. Czy tak zachowuje się mężczyzna z klasą? Pyta retorycznie Janina. Jednak i kuracjuszka nie mogła się powstrzymać od ironicznego komentarza o niedoszłym wybranku. Żył w zwolnionym tempie. Wciąż prał i prasował, chodził spać o 20, nie lubił spotkań towarzyskich i nie znosił alkoholu. Potępiał tych, którzy chcieli wypić na przykład kieliszek wina. Stąd pewnie te jego komentarze pod adresem moim i Małgosi. Jedno trzeba mu przyznać, był najbardziej zadbanym i najlepiej ubranym mężczyzną wśród tych, którzy byli w 6. edycji sanatorium, wyznała z przekąsem. Tymczasem Maria, która gościła dziś w pytaniu na śniadanie, ma teorię, że para jeszcze może stworzyć związek. A co wy sądzicie o tej sytuacji?